Proszę bardzo, 79% odpowiedzi. Podejrzewam, że na sali pewnie 90% by się teraz z tym zgodziło. Następnie, prawda, chcą zaprezentować się jako zwycięzcy w sporze. 76%. Chcą zmusić innych do uznania tylko swojego zdania. Często, w odróżnieniu od pani, często dyskutują, używając nieuprzejmych określeń i wyzwisk. Mamy aż 68 takich odpowiedzi. Zresztą to bardzo dobrze pasuje do tego, co pokazywał państwu wcześniej profesor Grzelak z badań pani Tabaczko z Wrocławia. Teraz mamy następne. No, te odpowiedzi państwo widzą. Jest rzeczą bardzo charakterystyczną właśnie, jak my sami postrzegamy te, czy ludzie traktują się z szacunkiem, czy ludzie traktują z szacunkiem przeciwnika. 27% ludzi mówi, że tak. Proszę państwa, tutaj ktoś odwołał się do tradycji Solidarności. Myśmy w zeszłym roku z moimi doktorantami, głównie z panem Wojciechem Ogrodnikiem, przeprowadzili wielkie badania na temat pamięci o Solidarności. Ta pamięć o Solidarności jest bardzo żywa do tej pory. Zresztą były to też badania terenowe w kilku miastach. Mam nadzieję, że będziemy je kontynuować. I one prowadzą do bardzo paradoksalnych wyników. Mianowicie wszyscy pamiętają, jak z szacunkiem traktowano się nawzajem. Tyle tylko, że kiedy opowiadała nam jedna pani, to chyba było z Tczewa, to teraz wygląda sytuacja tak. Ci dawni członkowie Solidarności, którzy są w Solidarności, a się ze sobą spotykają, to ona powiedziała, jest takie u nas powiedzonko, uwaga, basta, która kiedy zaczyna się dyskusja na bieżące tematy społeczne i polityczne, to natychmiast jest przerywana, bo ona, ta nasza respondentka powiedziała tak, bo gdybyśmy zaczęli na ten temat dyskutować, to byśmy się więcej ze sobą nie spotkali. Patrzymy dalej. Sposób prowadzenia debat publicznych. Pytanie znowu było, czy uważa pani, że w debatach publicznych i mediach politycy polscy. No i proszę bardzo, tutaj mamy kilka tych kategorii. Chcą narzucić tylko swoje zdanie, nikt nie chce ustępować. Chcą zaprezentować się jako jedyni zwycięzcy w sporze. Przeciwnicy polityczni dążą do wzajemnego poniżania się. Odwołują się do uczuć, dyskutują emocjonalnie, chcą działać na uczucia. 71% takiej odpowiedzi. Ciekawe, jaki byłby procent spośród państwa odpowiedzi dzisiaj. Często dyskutując, używając nieuprzejmych określeń i wyzwisk. Chcą zaprezentować się jako dążący do zgody. To już mamy tylko 43%. Dyskutują rzeczowo na argumenty. No, to jest przerażający wynik, 29% tylko ludzi uznaje, że tak w Polsce się dyskutuje publicznie. Chcą dojść do porozumienia jeszcze mniej, 1/4. Dyskutują, traktują się uprzejmie, 21% i traktują się wzajemnym szacunkiem na samym końcu i tylko 18 takich optymistów istnieje. Ale myślę też, że profesor Grzelak też miał komentarze do tych odpowiedzi. Właściwie tylko jeden komentarz, żeby dać szansę jednak na dalszą dyskusję i nie przedłużać. Ten komentarz dotyczy tak i samosprawstwa. Mianowicie jak mówimy o tym, sporo mówiliśmy o tym dzisiaj, jak Polacy widzą samych siebie, jaki mają obraz siebie. I to nie byłoby, to byłoby interesujące oczywiście. Można mieć jakieś zapytania, dlaczego takie są wyniki, bo po części oczywiście mamy ten obraz także taki sposób, żeby się czuć lepiej. Znaczy nie jest to, żeby jakoś nie biczować siebie samych. Ale jeżeli wierzą w to, co mówią, jeżeli to, co pokazuje się na wynikach, to jest rzeczywiście to, w co wierzą, to wtedy to jest istotne, bo to wpływa na zachowania nasze. Są takie bardzo znane badania, seria badań nad autostereotypami. Jeżeli na przykład był czas, kiedy sądzono powszechnie, że kobiety są mniej uzdolnione matematycznie niż mężczyźni, kiedy dawano testy bez niczego i kobietom i mężczyznom, to się okazywało, że obie grupy mężczyzn i kobiet nie różniły się. Natomiast kiedy wzbudzano stereotyp kobiety, bardzo słaby sposób, nawet tylko mówiąc, ty jesteś kobietą, ty jesteś mężczyzną, tak akcentując to, wtedy okazywało się, że mężczyźni rozwiązywali dużo lepiej niż kobiety, właściwie inaczej, że kobiety rozwiązywały dużo gorzej niż mężczyźni. No to jest rola sprawcza tej wiary. I dlatego to jest tak niesłychanie ważne, żeby wiedzieć, jak my sami siebie widzimy. Pytania od państwa. Jeszcze jedno pytanie.
Proszę bardzo, czy sądzi pan, że w innych krajach w Europie politycy, i to jest porównanie między Polakami a innymi krajami, dyskutują bardziej rzeczowo? 56%, absolutna większość Polaków uważa, że znacznie bardziej rzeczowo się dyskutuje niż u nas, że 55% Polaków uważa, że znacznie większym szacunkiem się nawzajem ludzie traktują w tej dyskusji politycznej. No i mniej ukazują niechęci i złości wzajemnej, dyskutują, odnoszą się do siebie podobnie jak u nas, tylko 35% takich odpowiedzi. I to jeszcze koniec? Nie, jeszcze. Jeszcze mamy jedno. No i tutaj to pokazywałem Państwu badania CBOS-u z 2010 roku, one tutaj są dokładnie identyczne, które pokazują o przekonaniu, że zdecydowanie i raczej wzrósł poziom owej złości, niechęci w debatach publicznych. Gdy policzymy te 35-41, to wychodzi 70 parę, czyli jeszcze więcej jak rok temu w badaniu CBOS-u. I jeszcze jedno pytanie dotyczące Kościoła katolickiego. Czy on dba o zmniejszenie poziomu agresji, czy nie? To nie ja. To nie ja. Tutaj nasza stała dyskutantka na debatach społecznych Festiwalu Nauki dyskutuje z opinią publiczno-ogólnopolską. Proszę bardzo. I proszę Państwa, Irek, mi się wydaje, że dobrze gdybyś... Że Irek. Zdecydowanie nie i raczej nie zajmuje, ile to? 33-55%. Jednak 30% uważa, że Kościół katolicki się przyczynia. Chociaż tylko 7%, że zdecydowanie. To są odpowiedzi na nasze pytania, które zadaliśmy i które właśnie uzyskaliśmy w ogólnopolskim sondażu. Proszę Państwa, proponuję teraz odpowiedzi na Państwa pytania. Tu są dwa pytania, które odnoszą się, ja nie będę ich czytał in extenso, bo są długie, ale odnoszą się do źródeł agresji. I jest pytanie, czy to w szkole uczymy się tej agresji, czy szkoła, a nawet przedszkole, i czy ewentualnie na przykład oglądanie kreskówek przez dzieci, w tych kreskówkach jest dużo agresji, czy to może powodować zmianę postaw i wywoływanie postaw agresywnych potem w dorosłym życiu. Odpowiedź krótka? Tak. Okej. Okay. Czyli dobrze, troszkę był macoszyną, potraktowałem rzeczywiście zbywając pytanie jednym słowem. Edukacja ma ogromną rolę i to jest czynnik, który jest wszędzie podkreślany przy wszystkich właściwie rodzajach niepożądanych czy patologicznych zachowań. I to jest prawda. I tak się rzeczywiście dzieje. Tak powinno to być od początku, od małego. No ale znowu, panie redaktorze, ja wiem, że pan nie ma nic z tym wspólnego, bo to nie jest adresowane do pana, ale kiedy próbowałem w ciągu wakacji wnuczkom pokazywać coś ciekawego w telewizji, w kanałach dziecięcych dla dzieci, to co nam było, to była przynajmniej połowa, to były rozmaite kreskówki, właśnie filmiki z aktami przemocy, z agresją. Czyli to, o czym wiemy, że nie wpływa w sposób bardzo radykalnie, kolosalny, bo sądziliśmy kiedyś, że bardzo wpływa, bardziej niż teraz, ale jednak wpływa i kształtuje nasze postawy, między innymi postawy agresywne wobec innych. Więc edukacja jest czymś najważniejszym, ale pamiętajmy też o tym, że edukacja nie kończy się na przedszkolu, że my też się edukujemy, dorośli. Z tego ta edukacja w sensie ogólnym, a nie tylko szkolno czy przedszkolno szkolnym. No i ja bym tutaj zgodził się oczywiście, że rzeczywiście 90% kreskówek programów dla dzieci są programy, które mogą wywoływać agresję, ale chciałbym dać przykład pozytywny, który Państwo wszyscy znają, aczkolwiek nie wszyscy sobie uświadamiają, jak to wygląda. Otóż jak powstała telewizja publiczna w Stanach Zjednoczonych? Telewizja publiczna w Stanach Zjednoczonych powstała w ten sposób, że rodzice mieli dosyć ogłupiania i wzbudzenia agresji u ich dzieci przy pomocy wulgarnych i brutalnych programów telewizyjnych i złożyli się i założyli tak zwany PBS, którego pierwszą produkcją był program edukacyjny dla dzieci Co Zamkowa Ulica, który trwa do dziś. Dlaczego polscy rodzice tego nie robią?
Trudno mi odpowiedzieć. Myślę, że odpowiedź ogólna jest taka, że u nas nie ma społeczeństwa obywatelskiego. I nie jesteśmy w stanie się po prostu... Może nie ma takiej świadomości, takich postaw. Być może nie ma takiej świadomości, być może te przykłady trzeba pokazywać. Dobrze. Jak zalegalizowanie broni wpływa na agresję w życiu politycznym, publicznym? Czy w tym przypadku wzmaga, czy wręcz przeciwnie? Co mówią na ten temat badania? Co mówi na temat przypadek Ameryki? Ameryka. Nie mam pojęcia, nie znam się na tych badaniach. Natomiast na zdrowy rozum można założyć, że jednak posiadanie broni przy zachowaniach agresywnych no, bardzo pogarsza ich skutki. Zresztą nic dziwnego, że w Ameryce ciągle w tej chwili rośnie jednak w siłę ruch, który przeciwstawia się takiej swobodzie posiadania broni, jaką jest. No ale to dla kultury amerykańskiej jest niezwykle ważne, ponieważ to buduje taką, no, właśnie takie przekonanie tożsamości Amerykanów o ich wolności. Tak, tu jeszcze trzeba było dodać, że Ameryka jest krajem federacyjnym czy federalnym i składa się z wielu stanów. Każdy z tych stanów inaczej ten problem rozwiązuje. No i tutaj ja mogę, mam swoje doświadczenia. Kilkakrotnie w życiu byłem w Atlancie, w Georgii. Tam jest siedziba telewizji CNN. I tam jest możliwe posiadanie broni, tam ludzie mają broń i tam jest przepis taki, że jeżeli ktoś wejdzie na twoją posesję bez twojej zgody, możesz do niego strzelić. Moim zdaniem to jest jakiś kompletny absurd. Ludzie mają nieprawdopodobne arsenały w domach. Nie słychać o jakichś wielu wypadkach, morderstwach, nie wiadomo czym, ale moim zdaniem jest to beczka z prochem. Znaczy, jeśli by wśród tych ludzi wywołać jakąś agresję albo przekonać ich, że ich, nie wiem, sąsiedzi coś robią przeciwko nim, moim zdaniem to posiadanie broni mogłoby się zakończyć jakąś po prostu gigantyczną strzelaniną. Dlaczego agresja słowna, symboliczna nie przeradza się w agresję czynną w Polsce? No właśnie, u nas jednak tych pogromów, użycia broni jest mniej niż w innych krajach. Mniej? Panowie profesorowie. Panie profesorze. Czy mniej pogromów niż w innych krajach? No, zależy jakich. Zależy których oczywiście. Ja nie mam danych statystycznych, żeby pokazywały na to, czy jest więcej czy mniej niż w niektórych krajach arabskich, afrykańskich, czy chyba, że chodzi o Europę. Jest wystarczająco dużo agresji, natomiast rzeczywiście pogromów nie ma. No, w tej chwili nie ma i myślę, że w najbliższej przyszłości nam nie grozi, ale to jest gdybanie tylko. To nie jest żadna rzetelna wiedza, która by pozwoliła na prognozę, co stanie się później. To pokazuje także przy okazji, jak wiele pytań ważnych zadawanych przez Państwa ja nie potrafię przynajmniej odpowiedzieć. To są na sali tutaj specjaliści także od agresji, więc mogą wspomóc mnie i będę im wdzięczny bardzo, ale być może także na niektóre pytania już wiem, na samym początku były takie pytania zadane, że właściwie nie ma odpowiedzi w badaniach i to pokazuje, że te badania powinny być wobec tego też kierowane bardziej w tą stronę, którą Państwo widzą i o którą Państwo pytają, że naukowcy nie zawsze zajmując się swoimi teoriami i publikacjami, które no, są publikowalne, że zajmują się najważniejszymi społecznymi problemami, bo to jest bardzo ważne, interesujące pytanie, na przykład o posiadanie broni. Ja znam wyniki badań i dociekania i znam te wyniki, tylko że one nie są niekonkluzywne. Jedne pokazują to, a drugie pokazują co innego. I to jest problem, że nie można tego zgeneralizować, nie można tego pokazać, że to jednak wiadomo, że to tak. Zuzanna, ty masz jakieś orientację? W Stanach Zjednoczonych w każdym razie dyskusja na ten temat trwa i zawsze jest debatą też w czasie wyborów kolejnych. Prawda? Prosto. To zależy od kraju. No, Szwajcarii, gdzie mają broń, nic się nie dzieje, więc to jest uwarunkowania prawa i stanu niekonkluzywne badania. No właśnie.